Proszę powiedzieć, jak wyglądała pani droga tatuażka po Sybirze? Moja rodzina została wywieziona w czerwcu 1940 roku. Ojciec mój był przedwojennym wojskowym i tu mieszkaliśmy w Toruniu. I w 1939 roku wyjechaliśmy wraz z ojcem i żołnierzami na Wołyń robić tam jakieś żołnierze umocnienia. Ojciec został zmobilizowany i po zakończeniu działań wojennych przyszedł do nas, przyjechał do Kostopola na Wołyniu i Ukrainiec, sąsiad ostrzegł: uciekaj, bo na ciebie czeka NKWD. I ojciec do maja 40 roku się ukrywał i wrócił do nas, ale nas już wtedy wówczas przesiedlono do Włodzimierza Wołyńskiego. W międzyczasie w marcu urodził się mój brat. Wywieziono nas w czerwcu 40 roku. Do nas jeszcze w międzyczasie przyjechała tu z Grudziądza babcia z dwiema młodszymi córkami, mojej mamy siostrami. Nas, rodzeństwa, była trójka, ja byłam najstarsza, jak nas wywożono, miałam 3 lata. Jechaliśmy bydlęcymi wagonami z Włodzimierza do miejscowości Ziranka, to jest w krasnojarskim kraju. Stamtąd płynęliśmy stateczkiem po rzece Czułym 135 km, to jest prawy dopływ Obu, w głąb tajgi na północ i osiedlono nas w takim posiołku Załomna, ja nazywał się, w barakach po więźniach politycznych. Baraki, no wiadomo, drewniane, prycze drewniane, w tych, no, w szczelinach między belkami pluskwy gnieździły się, to nam bardzo dokuczało. No, zasadą Rosjan było: kto nie rabotaje, tot nie kuszaje. Więc moi rodzice, ojciec, mama i 13-letnia siostra mamy pracowali ciężko przy wyrębie lasów w tajdze. W zimie odgarniali śnieg. No, głód był niesamowity, bo na pracującego przypadało 200 do 300 gram chleba, na niepracującego, jak ta moja babcia i moje młodsze rodzeństwo, to 100 gram czarnego, gliniastego chleba, no ale dziękowaliśmy jej za to. No ale tajga troszkę nas żywiła, bo kobiety jakoś potrafiły sobie poradzić z zbieraniem jagód, grzybów, czy szczawiu, czy komosy, z której była gotowana zupa. Objęła nas amnestia po podpisaniu układu między generałem Władysławem Sikorskim a przedstawicielem Stalina Majskim. No ale nikt się nie zamartwił, jak mamy się z tej tajgi wydostać. Więc ojciec wraz z mężczyznami z dwóch rodzin zbili tratwę i płynęliśmy pod prąd w górę rzeki 135 kilometrów do tej stacji Ziranka. Stamtąd pojechaliśmy pociągiem. No oczywiście pieniądze trzeba było zdobyć, sprzedając jeszcze jakieś wartościowe rzeczy, które zostały, do dużej miejscowości Bijsk. Tam już, to już był altajski kraj. Tam mieszkaliśmy w murowanym domu, wprawdzie w suterenie. Matka z tą swoją siostrą, już wtedy 15-letnią, pracowały w zakładzie trykotarskim. Ojciec pracował w mleczarni, więc po tych prawie 2 latach pierwszy raz piliśmy mleko, dzieciaki, bo ojciec tam czasem przemycił, kawałek masełka przemycił. No i ojciec, jak się dowiedział, że formuje się polska armia pod dowództwem generała Andersa, wyjechał do Buzułku, to do części europejskiej, więc bardzo długo musiał z tej azjatyckiej części do europejskiej się dostać. Tam zgłosił się do wojska i po kilku miesiącach przyjechał po nas z przepustką. Na przepustce, bo wtedy pisało się ołówkiem kopiowym, było napisane 1 plus 7, więc ojciec przed tą 7 jeszcze dopisał 1, także z nami wyjechało jeszcze 10 osób. Rodzina radcy prawnego z Warszawy, pana Kalińskiego, sierżant Jerzak z rodziną i chłopiec sierota. I przez Kazachstan, Uzbekistan dotarliśmy do Guzar, gdzie już z Buzułku przeszło wojsko polskie.
i tam właśnie już się gromadzili żołnierze i stamtąd pojechaliśmy do portu Krasnowodsk nad Morzem Kaspijskim. Przepłynęliśmy przez Morze Kaspijskie do portu Pachlewi na terenie Iranu. Jeszcze taka dygresja mała, bo jak wróciliśmy do Polski, to nam wmawiano, że wojsko Andersa uciekło. Myśmy płynęli statkami rosyjskimi, radzieckimi. To ja już pamiętam, bo już miałam prawie 6 lat, to tą podróż pamiętam. W Pachlewi już zostaliśmy otoczeni opieką przedstawicieli rządu polskiego na uchodźstwie i Anglików, bo Iran wówczas był zależny od Wielkiej Brytanii. Na plaży były ustawione takie prowizoryczne łaźnie w namiotach. Nastąpiło odwszawienie, rzeczy wszystkie do spalenia, nowe. No i jeszcze taki, powiem Państwu, taki epizod, no taki fakt świadczący, jaki był głód na Syberii. Mój brat, który miał wtedy, Rysiu miał wtedy około 3 lat, dostaliśmy normalne kromki żytniego chleba. To on trzymał w rączce tą kromkę, płakał i pytał się: mama, co to jest? Daj mi chleba, bo dziecko nie znało takiego chleba. No, ojciec mój, aha, i tam z Pachlewi, już oddzielono cywili od wojskowych, nas przetransportowano w okolice Teheranu. Były takie obozy pod namiotami. Myśmy byli w obozie numer 3. Ojciec zachorował na tyfus brzuszny, leżał tam w namiocie, taki szpital pod namiotami był. Znaleźliśmy go, no ale to już po tym ojciec wyjechał na przeszkolenie do Iraku, Syrii i Palestyny. Jak był i stamtąd wyjeżdżało wojsko do Egiptu i na front włoski. To przed wyjazdem ojciec przyjechał do nas, do Teheranu, do tego obozu, żeby się z nami pożegnać. Ostatni raz wtedy ojca widzieliśmy, 43 rok, i ojciec już poszedł na front. My po kilkumiesięcznym pobycie w tym obozie pod Teheranem, naszym pierwszym statkiem, tym transatlantyckim Batorym, przepłynęliśmy przez Zatokę Perską do obecnego Pakistanu, wtedy były jeszcze Indie, do portu Karachi, bo to były kolonie angielskie wtedy, tak? Tam po kilkumiesięcznym pobycie, też pod namiotami mieszkaliśmy, statkiem brytyjskim, handlowym, przepłynęliśmy przez Ocean Indyjski, pod konwojem płynęliśmy, bo obawiano się podwodnych łodzi japońskich. I nad nami te hydroplany, to te samoloty z pływakami leciały, takie kiedyś były, i patrolowały nas łodzie. Dopłynęliśmy do Mombasy w Afryce Wschodniej, duży port. Stamtąd przetransportowano nas do Makindu, taka miejscowość. Tam był taki przejściowy obóz i Polacy byli rozdzielani. Nas osiedlono w Ugandzie nad jeziorem Wiktorii. Tam nad jeziorem Wiktorii jest półwysep, który nazywa się Kodża, i na tym półwyspie zostało zbudowane nasze osiedle. Już domki były przygotowane, trzciny oblepione gliną, dach z trawy słoniowej. No, ale już byliśmy bezpieczni, już byliśmy traktowani jak ludzie, nie jak bydło, jak w łagrze na Syberii. W naszym osiedlu było ponad 4000 Polaków. Może się mylę, około 4000 Polaków, przepraszam. Były polskie szkoły, 4 szkoły powszechne, gimnazjum, i pod koniec w 1946 roku utworzono liceum. Także te moje ciotki chodziły już i do gimnazjum, i ta jedna zaczęła do liceum. Ja zaczęłam chodzić do pierwszej klasy w 1944 roku, bo 7 lat skończyłam, i do czwartej klasy chodziłam. Skąd mieliśmy po prostu podręczniki? Przysyłała nam Polonia amerykańska. Mieliśmy swój kościół,
ksiądz Myszkowski był naszym proboszczem. Piękny kościółek, tu zresztą jest zdjęcie w tej książce. No, byłam przyjęta tam do pierwszej Komunii Świętej. I co jeszcze powiedzieć, bardzo prężnie działało harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na wschodzie. Ja należałam z siostrą do Zuchów. Mam nawet legitymację zuchową jeszcze z tamtych czasów. No, także tam już nam się żyło naprawdę bezpiecznie. Tak mówiliśmy zawsze, jakby człowiek z piekła do raju przeszedł. Z tej Syberii tutaj i zupełnie inne warunki, inne życie. Mama pracowała w biurze osiedlowym, a w międzyczasie mój ojciec walczył. Walczył pod Monte Cassino i później z drugim korpusem armii Andersa przeszedł na wschodnie wybrzeże Włoch. Były ciężkie walki pod Anconą i ojciec 17 lipca 1944 zginął, a Ancona była zdobyta 18. Ironia losu. No, mama została z trójką dzieci, ze swoją matką, jeszcze dwiema młodszymi siostrami. I teraz powstał dylemat, bo już skończyła się wojna, 45 rok. I teraz oferowano nam wyjazdy do różnych krajów. Czy do Wielkiej Brytanii, czy do Kanady, Stanów, czy do Australii, Nowej Zelandii. No ale z tego względu, że my tu mieliśmy rodzinę w Polsce, w Grudziądzu. Ojca nie było już. Wróciliśmy w 1947 roku dopiero do Polski, bo wtedy był organizowany ten transport na Pomorze, nie? Wielkopolska Pomorze, bo to tak regionami były te transporty organizowane. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, napłynęliśmy jak znowu z Mombasy, do Mombasy nas dowieziono, z Mombasy egipskim statkiem płynęliśmy przez Morze Czerwone, kanał Suezki do portu Genua we Włoszech, tam już na nas czekał pociąg Czerwonego Krzyża i przez Włochy, Austrię, dawną Czechosłowację dojechaliśmy do miasta Czechowice-Dziedzice. Tam już powitała nas orkiestra, hymn polski, no oczywiście płacz, łzy. No i co jeszcze było? Mój ojciec pochodził z Żywiecczyzny. Jego rodzina właśnie z okolic Żywca pochodzi. No to brat ojca wiedział, że my przyjedziemy. Babcia upiekła taki okrągły bochen chleba i wuj to nam na powitanie przywiózł. No i takie były moje losy, takie mojej rodziny. Tu chciałam pokazać książkę Tułacze dzieci. To jest o 22 osiedlach polskich w Afryce. To ona tu była wydana w Polsce. Tutaj jest jeszcze, chcę pokazać właśnie tu Jerozolima, to nie, gdzie... Dobra, to pani znajdzie. Dobrze, tu jest już Kodrze. O, proszę, to jest kościółek nasz. Tutaj jest Święto Bożego Ciała. Nad Jeziorem Wiktorii zbiórka harcerska. Proszę, tak, to jest widok naszego osiedla. A tu, żeby była prawda, to Kodrza. Polskie osiedle nad Jeziorem Wiktorii. Także tam już żyło nam się dobrze. No, ale po powrocie do Polski było ciężko. Bo ja na przykład na dzienne studia się nie dostałam, bo byłam na tyle naiwna, że napisałam w życiorysie, że mój ojciec walczył w armii Andersa, że byliśmy na Syberii, no to dostałam adnotację, zdała egzamin, ale z braku miejsca. Tak, także musiałam zaocznie. Jeszcze chcę powiedzieć, że na terenach Dolnego Śląska jest dużo kresowiaków i oni we Wrocławiu w 1989 roku utworzyli stowarzyszenie Klub pod Baobabem. I my co dwa lata tam się spotykaliśmy. Ostatni zjazd był w 2014 roku. To przede wszystkim przyjeżdżali te osoby, przyjeżdżały, które chodziły do szkoły w Afryce, które były z Syberii do Afryki. To nawet z Australii przyjeżdżali, jak były międzynarodowe zjazdy. No i właśnie
naszymi losami zainteresowali się studenci z Uniwersytetu Pedagogicznego i oni wydali na podstawie naszych wspomnień książkę Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. Bardzo piękną. Oni są tutaj na tej konferencji. No i takie były moje losy.